Dziś przyjrzymy się głębiej znakom, które według jednego z najbardziej znanych egzorcystów naszych czasów, ojca Gabriele Amorta, mogą wskazywać na nękanie oraz prześladowanie demoniczne. Opowiemy o znakach i sygnałach, które ojciec Gabriele Amort, włoski ksiądz katolicki i doświadczony egzorcysta, obserwował u osób, które były nękane przez demony. Ojciec Gabriele Amort. Znany na całym świecie egzorcysta i człowiek głębokiej wiary, poświęcił swoje życie na walkę ze złem i pomaganiu tym, którzy doświadczali nękających ich sił demonicznych. Jego doświadczenia i obserwacje mogą pomóc nam dostrzec znaki, które mogą wskazywać na obecność demonów w naszym życiu. Dzięki temu będziemy w stanie podjąć walkę, aby pokonać zło i skutecznie przerwać nękanie szatana. Warto podkreślić, że przedstawione znaki wynikają z wiedzy i doświadczeń, jakie ojciec Gabriele zdobywał poprzez długie lata walki z demonem jako egzorcysta watykański. Niezwykle istotne jest, co zawsze podkreślał ojciec Amort, aby przed uznaniem przypadku zanękany przez demona należy wykluczyć wszelkie inne możliwe przyczyny, w tym problemy zdrowotne lub psychologiczne. Według ojca Gabriele Amorta. Jednym ze znaków nękania przez demona jest nadmierna agresja lub przemoc, która manifestuje się u osoby dotkniętej tym problemem. W swoich wypowiedziach oraz w swoich książkach ojciec Amort podkreślał, że obserwował ten znak u wielu osób, które doświadczały prześladowań demonicznej obecności. W przypadkach nękanych przez demona osoba dotknięta tym problemem często wykazuje niezwykłą agresję która może być skierowana zarówno wobec samej siebie, jak i wobec innych ludzi. Mogą to być agresywne zachowania słowne, fizyczne lub emocjonalne, które w sposób wyraźny odbiegają od normalnego zachowania danej osoby. Ojciec Amort zauważył, że ta agresja często występuje nagle i bez widocznej przyczyny, co dodatkowo może wskazywać na obecność wpływu demonicznych sił. Przyjrzyjmy się kilku przykładom, które ojciec Gabriele Amort opisał w swoich książkach. Jednym z przypadków, na którym się skupiał, był przypadek pewnego młodego mężczyzny, który nagle zaczął przejawiać agresywne zachowania wobec swojej rodziny i bliskich. Jego słowne ataki były wyjątkowo wulgarną formą języka, której nigdy wcześniej nie wykorzystywał. Często uciekał się do aktów przemocy. Co stawało się groźne dla niego i innych osób. Dopiero po przeprowadzeniu egzorcyzmu i uwolnieniu od wpływu demonów, mężczyzna odzyskał swoje normalne zachowanie i opanowanie. Innym przypadkiem, o którym ojciec Amort wspomniał, było opisane przez niego opętanie pewnej kobiety. Kobieta ta wcześniej spokojna i wyważona, nagle stała się niezwykle agresywna atakując zarówno swoją rodzinę, jak i obcych ludzi. Jej agresywne zachowanie wydawało się być bez żadnego wyraźnego powodu, a jej bliscy byli przerażeni tą nagłą i brutalną zmianą jej osobowości. Dopiero po intensywnym procesie egzorcyzmu i uwolnieniu od wpływu demonów, kobieta zaczęła stopniowo odzyskiwać kontrolę nad swoimi emocjami i przestała przejawiać agresywne zachowania. W przypadkach nadmiernej agresji lub przemocy ojciec Gabriele Amort zaznaczał, że ważne jest odróżnienie tego typu zachowań od innych czynników, takich jak problemy zdrowotne czy psychiczne. Zwracał uwagę na konieczność przeprowadzenia dokładnej analizy sytuacji oraz skonsultowania się z odpowiednimi specjalistami, takimi jak lekarze, psychiatrzy czy duchowni, aby wykluczyć inne możliwe przyczyny takiego zachowania. Dlatego ważne jest, aby podchodzić do tego tematu z rozwagą, unikać pochopnych osądów i poszukiwać profesjonalnej pomocy. Jednak istnieją pewne charakterystyczne cechy, które mogą wskazywać na to, że agresywne zachowania są rezultatem nękania przez demona. Ojciec Amort zauważał, że taka agresja jest zazwyczaj nieproporcjonalna do sytuacji, wydaje się być irracjonalna i może pojawić się nagle. Bez żadnego wyraźnego powodu. Osoba nękana przez demona może również przejawiać eksplozję gniewu, które trudno jest powstrzymać lub kontrolować. Niezależnie od tego, czy agresywne zachowanie jest rezultatem nękającej obecności demonów, czy też innych czynników, nie wolno nam lekceważyć sytuacji ani bagatelizować jej skutków. Osoba nękana przez demona według ojca Gabriele może doświadczać głębokiego zwątpienia w Boga lub swoje dotychczasowe przekonania religijne, może doświadczać silnego oporu wobec modlitwy, uczestnictwa w sakramentach, czy nawet samego myślenia o Bogu. W swoich wypowiedziach i książkach ojciec Amort opisywał przypadki, w których utrata lub zmiana wiary były widocznymi przejawami wpływu demonów na życie duchowe osoby dotkniętej tym problemem. W nękanych przez demona przypadkach, Osoba często doświadcza głębokiego zwątpienia w istnienie Boga lub zasady swojej wiary. Może to być skutkiem manipulacji demonicznych sił, które starają się odizolować osobę od Boga i zniechęcić ją do praktyk religijnych. W wyniku tego procesu nękana osoba może zaczynać zadawać sobie pytania dotyczące sensu życia, moralności czy sprawiedliwości Bożej. Jej dotychczasowe przekonania religijne mogą ulec znaczącym zmianom lub wręcz całkowitej utracie. Ojciec Amort podkreślał, że zmiana wiary może objawiać się również w myślach antyreligijnych, które wcześniej nie były obecne w umyśle danej osoby. Mogą pojawić się myśli lub uczucia wątpienia, buntu wobec Boga, kościoła czy duchowych wartości, które były wcześniej integralną częścią jej życia. To zjawisko jest szczególnie niepokojące, ponieważ demoniczna obecność może prowadzić do odwrócenia się od Boga i odrzucenia duchowej sfery życia. Jednym z przypadków opisanych przez ojca Amorta jest historia młodej kobiety, która była głęboko wierząca i aktywna w praktykach religijnych. Po pewnym czasie zaczęła doświadczać nękającego wpływu demonów, co skutkowało utratą wiary i pojawieniem się wątpliwości dotyczących istnienia Boga. Jej modlitwa i uczestnictwo w nabożeństwach stały się trudne i pełne niepokoju. Dopiero po przeprowadzeniu egzorcyzmu i uwolnieniu od wpływu demonów, kobieta powoli odzyskiwała swoją wiarę i wewnętrzny spokój. Należy zaznaczyć, że aby ocenić, czy utrata lub zmiana wiary jest efektem nękania przez demona, ważne jest przeprowadzenie dokładnej analizy sytuacji. Ojciec Gabriele Amort zawsze podkreślał konieczność konsultacji z doświadczonym egzorcystą oraz duchownym, aby ocenić cały kontekst i wykluczyć inne możliwe przyczyny takiej sytuacji. Jednakże, gdy istnieją wyraźne sygnały demonicznej obecności, warto zwrócić uwagę na pewne charakterystyczne cechy. Osoba nękana przez demona może doświadczać silnego oporu wobec modlitwy, Uczestnictwa w sakramentach, czy nawet samego myślenia o Bogu. Może odczuwać wewnętrzne blokady lub przeszkody uniemożliwiające jej duchowy rozwój. Wiele razy demoniczna obecność skupia się na atakowaniu samej wiary i relacji z Bogiem, prowadząc do zwątpienia i odwrócenia się od źródeł duchowego wsparcia. W takich przypadkach, Ojciec Amort zawsze podkreślał znaczenie egzorcyzmów jako formy uwolnienia od demonów i przywrócenia zdrowia duchowego. Egzorcyzmy przeprowadzane przez doświadczonego egzorcystę są mocnym narzędziem walki z demonami i odzyskiwania wolności od ich wpływu. Jednakże, należy pamiętać, że egzorcyzmy powinny być przeprowadzane przez odpowiednio przeszkolone osoby i z zachowaniem wszystkich koniecznych środków ostrożności. Dalej, osoba nękana przez demona może doświadczać niepokojących i powtarzających się koszmarów sennych, które mają charakter demoniczny lub prześladowczy. Jest to jeden z wyraźnych znaków, które według ojca Gabriele Amorta wskazują na nękający wpływ demonów. W swoich licznych wypowiedziach, wywiadach i książkach ojciec Amort opisywał przypadki w których koszmary senne były widocznym przejawem obecności demonów w życiu danej osoby. Koszmary senne, które mają charakter demoniczny, różnią się od zwykłych, niepokojących snów. Są one bardziej intensywne, przerażające i często odczuwane jako realne i fizyczne doświadczenia. Osoba nękana przez demona może budzić się z silnym uczuciem strachu, dezorientacji czy nawet uczuciem fizycznego dotknięcia. Te koszmary senne są zazwyczaj powtarzające się, często o podobnej treści lub tematyce, co wpływa na zdrowie psychiczne, jakość snu i ogólną równowagę życia danej osoby. Według ojca Amorta, demoniczne koszmary senne mogą przybierać różne formy, takie jak widoki mrocznych postaci, ataków ze strony niezidentyfikowanych istot, czy nawet sceny brutalnej przemocy. Często są one ukierunkowane na zranienie. Zastraszenie lub osłabienie psychiczne danej osoby. Osoba dotknięta tym zjawiskiem może mieć trudności z odróżnieniem snu od rzeczywistości oraz doświadczać chronicznego zmęczenia i lęku. Nękane przez demona osoby często opisują, że koszmary senne mają charakter duchowy i działają na poziomie ich wiary. W ten sposób Demony starają się osłabić wiarę i relacje danej osoby z Bogiem poprzez wykorzystanie jej własnych duchowych treści do szerzenia lęku i dezorientacji. Dlatego ważne jest, aby w przypadku powtarzających się koszmarów sennych, które mają charakter demoniczny, nie lekceważyć tych sygnałów. Osoby doświadczające tych snów powinny skonsultować się z doświadczonym egzorcystą, który przeprowadzi odpowiednią ocenę sytuacji i ewentualnie rozpocznie proces uwolnienia od wpływu demonów. Ojciec Amort zawsze podkreślał konieczność zbadania wszelkich możliwych przyczyn powtarzających się koszmarów sennych, aby wykluczyć wszelkie medyczne lub psychologiczne wyjaśnienia. W przypadku, gdy inne przyczyny zostały wykluczone, a koszmary senne nadal występują, konieczne może być przeprowadzenie egzorcyzmu, czyli specjalnego uwolnienia od wpływu demonów. Kolejnym znakiem nękania demona mogą być przeszkody w duchowym rozwoju. Przeszkody w duchowym rozwoju są jednym z głównych znaków nękania przez demona, zgodnie z wypowiedziami i książkami ojca Gabriele Amorta. Osoba nękana może doświadczać trudności w swojej praktyce religijnej, a jej duchowy rozwój może być hamowany przez różne blokady i opory. Ojciec Amort często podkreślał, że demony działają nie tylko na poziomie fizycznym i emocjonalnym, ale również na duchowym. Ich celem jest zakłócenie relacji człowieka z Bogiem, osłabienie wiary i uniemożliwienie jej rozwinięcia. Przeszkody w duchowym rozwoju mogą przybierać różne formy i wpływać na różne aspekty życia duchowego. Jednym z objawów nękania jest trudność w modlitwie. Osoba nękana może odczuwać brak skupienia, rozproszenie myśli lub trudności w znalezieniu odpowiedniego czasu i miejsca do modlitwy. Może również odczuwać poczucie, że jej modlitwy nie docierają do Boga lub że nie są skuteczne. Te przeszkody mogą prowadzić do frustracji i zniechęcenia, co dalej utrudnia duchowy rozwój. Dodatkowo osoba nękana przez demona może doświadczać oporów wobec uczestnictwa w sakramentach. Sakramenty, takie jak Eucharystia czy sakrament pokuty, mają ogromne znaczenie w katolickiej praktyce religijnej. Jednak osoba nękana może odczuwać wewnętrzne opory lub brak motywacji do udziału w tych sakramentach. To powoduje osłabienie więzi z Bogiem i utrudnia duchowy wzrost. Ojciec Amort zalecał, aby w przypadku doświadczania takich przeszkód osoba nękana powinna szukać pomocy u wykwalifikowanego egzorcysty lub duchownego, który może pomóc w zidentyfikowaniu i rozwiązaniu problemu. Ważne jest jednak, aby podkreślić, że egzorcyzm nie jest pierwszym krokiem w przypadku doświadczania przeszkód w duchowym rozwoju. Ojciec Amort zawsze zalecał, aby osoba nękana najpierw skonsultowała się z duchownym lub innym kompetentnym specjalistą. Ważne jest dokładne zbadanie sytuacji, wykluczenie innych możliwych przyczyn, takich jak problemy zdrowotne, traumy czy czynniki psychologiczne. Często potrzebne jest wieloaspektowe podejście i współpraca różnych specjalistów. Podsumowując, ojciec Amort zalecał dokładne zbadanie i zidentyfikowanie objawów, które mogą wskazywać na obecność demonów. Nie należy jednak pochopnie przypisywać wszystkich trudności i przypadłości jako działanie złych duchów, dlatego ważne jest skonsultowanie się z duchownym lub specjalistą. Wzmacnianie wiary i relacji z Bogiem jest kluczowe w walce z demonami. Regularna modlitwa, uczestnictwo w sakramentach i rozwijanie duchowego życia są ważnymi elementami w duchowym wzroście. W przypadku doświadczania poważniejszych objawów nękania, ojciec Amort zalecał szukanie pomocy u wykwalifikowanego egzorcysty lub duchownego. Egzorcyzmy są stosowane jako ostatni środek po dokładnym zbadaniu sytuacji i wykluczeniu innych przyczyn. Najważniejszym zadaniem jest podjąć odpowiednie kroki, aby wyjść z takich sytuacji. W każdym przypadku, gdy osoba doświadcza takich przypadłości, Ważne jest szukanie odpowiedniej pomocy i wsparcia.